No to dobrze, witam Państwa. Będę tak tutaj się ruszał, żeby wszyscy mnie widzieli. Witam Was na takich kilku prezentacjach dotyczących projektu Soho Sunraising Comets, które przygotowałem zarówno specjalnie na wystąpienie tutaj podczas Waszego spotkania z Radomiu, jak też na kilka innych imprez, m.in. seminarów astrofizycznych w Krakowie. Jest to dość bogaty zasób wiedzy dotyczący tego, w jaki sposób można rozpocząć własne poszukiwania komet, drobnych ciał w Układzie Słonecznym, czemu sondy kosmiczne, które okazały się świetnymi łowcami komet, mogą się również przysłużyć, jakie jest ich zastosowanie zarówno przy badaniach Słońca, jak też w życiu codziennym i praktycznym. To są w zasadzie te prezentacje, które chciałbym Wam tutaj przedstawić. To są, można powiedzieć, skompensowane zasoby informacji, wiedzy, które mówią w sposób dość interesujący i szeroki i odpowiadają na te odpowiedzi, jak właśnie to wszystko wygląda, w jaki sposób cały projekt obserwacji Słońca, w jaki sposób projekt obserwacji komet rozwijał się przez 16 lat. W 1995 roku, 2 grudnia, wystartowała misja kosmicznej sondy Soho, która miała za zadanie obserwacje Słońca, środowiska okołosłonecznego. Stąd jej nazwa Solar and Heliospheric Observatory. Nikt nie spodziewał się, że w przeciągu 16-17 lat misji stanie się ona największym łowcą komet w historii. Przez te wszystkie lata zaobserwowała ona blisko 2300 komet. Jest to, jeżeli weźmiemy wszystkie zebrane dotychczas opisane odkrycia komet na przestrzeni czasów, kiedy właśnie astronomia była już notowana, zapisywana, no to tych komet łącznie jest gdzieś około 3000. Więc jeżeli spojrzymy na to, no to rzeczywiście znaczącą większość w przeciągu 16 lat odkryła sonda kosmiczna, obserwując w zasadzie Słońce. Jest to w zasadzie próbnik takiej wielkości jak to pomieszczenie, zawierające w swojej budowie panele słoneczne, anteny transmisyjne do telemetrii oraz instrumenty, które znajdują się na jej pokładzie. Ponadto w 2006 roku wystartowała kolejna misja. Dwie sondy kosmiczne zostały wystrzelone w przestrzeń i poruszają się w przeciwnych kierunkach względem Ziemi. Jedna się oddala w kierunku, można powiedzieć, zgodnie z ruchem. Jeżeli mamy układ odniesienia Ziemia, to porusza się względem Ziemi w ruchu prostym, z kolei druga sonda w ruchu wstecznym. No i wygląda to w ten sposób, że dzięki tym dwóm sondom możemy wykonywać trójwymiarowe obrazy Słońca oraz w bardzo precyzyjny sposób dokonywać pomiaru poruszającej się materii słonecznej, która jest emitowana czy też wyrzucana podczas koronalnych wyrzutów masy w czasie m.in. maksimum aktywności słonecznej. No ale również te sondy przysłużyły się temu, żeby odkrywać nowe komety, przy czym nie są one konkurencją, jeśli chodzi o możliwość detekcji nowych obiektów. Łącznie obecnie sondy kosmiczne Stereo, które wystartowały właśnie w 2006 roku, to jest około bodajże 45 obiektów, więc w porównaniu ze sondą Soho to jest, można powiedzieć, bardzo marginalny wynik. Sonda kosmiczna Soho została usytuowana w bardzo ciekawym, osobliwym punkcie. Znajduje się on między Ziemią a Słońcem w odległości 1,5 miliona kilometrów od naszej planety. Jest to tak zwany punkt libracyjny, bądź też inna nazwa punkt Lagrange'a. Tam siły grawitacyjne Słońca i Ziemi wzajemnie się równoważą, dzięki czemu sonda kosmiczna jest zawieszona niemal cały czas w jednym punkcie.
Jest to punkt niestabilny, w związku z czym wszyscy, którzy operują i obserwują tą sondą, muszą mieć na uwadze to, że trzeba korygować co jakiś czas orbitę próbnika, żeby utrzymywał się w tym samym miejscu i można było swobodnie pobierać dane na Ziemię. Na pokładzie sondy kosmicznej SOHO zamieszczono kilkanaście instrumentów służących do różnego rodzaju badań. Jak się okazało, najciekawszymi do detekcji komet zostały koronografia LASCO oraz detektor SWAN. Pokrótce zaraz przybliżę, na jakiej zasadzie one działają. Między innymi, ale jeszcze wracając jeszcze do sondy stereo, na jej pokładzie zamieszczono tak zwane kamerę Heliospheric Imager. Jest to kamera pracująca w wodorowym zakresie widma w linii H-alfa, w pobliżu linii H-alfa. I między innymi na zdjęciach z kamery Heliospheric Imager sezonowo obserwuje się komety z grupy Kreutzer, zwane również kometami błyskającymi Słońce. No i tak jak wspominałem, dzięki ich obserwacjom do tej pory odkryto 45 nowych obiektów. Transmisja danych z sondy SOHO na Ziemi jest prowadzona w zasadzie bezustannie. Oczywiście występują momenty, kiedy jest przerwa w transmisji. Są to tak zwane momenty, kiedy dochodzi do zjawiska keyhole. Wtedy jest, można powiedzieć, bardzo ograniczona transmisja danych na Ziemię. Jest to związane z tym, że w 1998 roku straciliśmy łączność ze sondą kosmiczną na blisko 3 miesiące. To jest tak zwany status safe mode. Był, można powiedzieć, błąd software'owy, który spowodował całkowite wyłączenie sondy. Nie wiadomo było, czy uda się uzyskać z powrotem z nią łączność. No i akurat udało się ją odzyskać za pomocą radioteleskopu Arecibo, właśnie 350-metrowego radioteleskopu w Puerto Rico. I jak się okazało, no niestety anteny, które rezerwować, można powiedzieć, tego niskiego pasma, które również za pomocą których można było przesyłać dane, dzięki czemu można było niemal na bieżąco utrzymywać transmisję ze sondą, uległy awarii. Natomiast w wyniku tak długiej przerwy w transmisji oraz działaniu sondy, można powiedzieć, dosłownie zamroziły się aparaty, m.in. LASCO C1. To był najbardziej dokładny koronograf, który znajdował się na pokładzie sondy. No i niestety do tej pory już do dzisiaj z niego się nie korzysta i za jego pomocą się nie obserwuje. No i w związku z czym, jeśli chodzi o telemetrię, o transmisję danych, sonda kosmiczna obecnie przesyła te dane, można powiedzieć, w sposób bieżący w pewnych momentach, przy czym dochodzi dwa razy w roku do sytuacji, kiedy antena nie jest skierowana w kierunku Ziemi, w związku z czym trzeba zrobić tak zwany obrót pola widzenia o 180 stopni i wtedy antena z powrotem jest skierowana w naszym kierunku. Jest to związane z tym, że sonda kosmiczna obiega punkt Lagrange'a, co zmienia delikatnie jej położenie względem Ziemi. No i w związku z czym wąska wiązka fal, która jest, dociera, za pomocą której docierają do nas dane ze sondy kosmicznej, musi być ukierunkowana w naszą planetę, żebyśmy mogli utrzymywać z nią łączność. Ja pauza. No i jak wspominałem, o koronografach LASCO. Są to dwa instrumenty, można powiedzieć, które zawierają w ognisku teleskopu, w jednym z ognisk teleskopu, specjalne przesłony, które działają na podobnej zasadzie jak naturalne zjawisko zaćmienia Słońca. Przesłaniają one światło naszej gwiazdy dziennej, w związku z czym, gdy sonda kosmiczna znajduje się w próżni, wokół Słońca pojawiają się w tle słabe obiekty, m.in. gwiazdy, od czasu do czasu planety, no i oczywiście także komety. No i co właśnie spowodowało, że tak dużo zaobserwowaliśmy przez te 16 lat misji
nowe obiekty, które muskają Słońce. Obiekty kometarne. Otóż to, że astronomowie dobrali filtry, w których pracują koronografy, i jeden z filtrów, który stosowany jest na bieżąco w koronografie LASCO-C2, zbiera światło w okolicy barwy żółtej, pomarańczowej, lekko czerwonawej. To jest od 530 do 630 nanometrów. Z kolei koronograf LASCO-C3 zawiera filtr luminacyjny, który zbiera światło w zasadzie w całym zakresie widma. No i jak się okazało, komety, które pojawiają się blisko Słońca, nie emitują w zasadzie już w ogóle molekuł, żadnego gazu, ale zawierają bardzo dużo pyłu. Emitują pyłu, które po prostu jest wyrzucane w wyniku bardzo silnego oddziaływania słonecznego. Ciśnienie wiatru słonecznego jest niezwykle duże w tak małych odległościach od Słońca, w związku z czym ten pył jest wydmuchiwany i emitowany w przestrzeń kosmiczną. No i jak się okazało, w linii widmowej Sungrazerów jest bardzo często widoczna linia Sotu. A linia Sotu to jest około 590 nanometrów, w związku z czym można powiedzieć, ten zakres widma, który posiada koronograf LASCO-C2, jest idealnie dopasowany do detekcji bardzo małych obiektów pochodzących z grupy Krońca, czy też będących niewielkimi obiektami, tak zwanymi muskającymi Słońce. Jeszcze jednym ciekawym instrumentem to jest właśnie aparat Solar Wind Anisotropis, między innymi do badania ekspansji wiatru słonecznego w przestrzeni, w naszym układzie planetarnym. Działa on w tak zwanym zakresie linii Lyman Alpha. To jest bardzo niska już długość fali, to jest około 180 nanometrów, jeśli dobrze pamiętam. To są fale ultrafioletowe, to znaczy się zakres ultrafioletowy. No i na tych mapach, które są wykonane w układzie ekliptycznym, właśnie poziomo, w tym miejscu mamy płaszczyznę ekliptyki. Z kolei każda tutaj siatka oznacza określoną długość i szerokość ekliptyczną, więc zatem, jeżeli patrzymy tutaj, obserwujemy ten obszar, to w tym momencie automatycznie wiemy, że jeżeli dojdzie do jakiejś detekcji nowego obiektu, który emituje wodór w większej odległości od Słońca, linie wodorowe albo molekuły wodne, no to będzie on obserwowany z południowej półkuli Ziemi. Natomiast wszystkie, które posiadają dodatnie szerokości ekliptyczne, będą widoczne z północnej półkuli Ziemi. I do tej pory aparat Solar Wind Anisotropis odkrył 11 komet. Ostatnią kometę odkrył Władimir Bezugli z Ukrainy, i kometa pochodziła właśnie z grupy Krońca. Była odkryta teraz w marcu. I próbowaliśmy tę kometę zidentyfikować za pośrednictwem radioteleskopu Jamesa Clerka, znajdującego się na Hawajach, za pomocą nowego bolometru. Nazywa się Scuba. Bolometr to jest taki bardzo ciekawy detektor. Jeżeli coś przelatuje koło Słońca, czy też poświecimy na cokolwiek światłem, to zaczyna się żarzyć, jarzyć. Bolometr to jest w zasadzie instrument, który działa w bardzo dalekiej podczerwieni i zbiera światło, które jest emitowane właśnie w tym zakresie. No i w tym zakresie również świecą molekuły pierwotne, które znajdują się w kometach. No i jak się okazało, te komety, które pochodzą z grupy Krońca, również takie molekuły w bardzo niewielkich ilościach emitują. Opowiem o tym za chwileczkę. Jeszcze skończę tutaj temat dotyczący instrumentów, bo jak tak zmiksuję to wszystko, to nie będzie miało sensu w zasadzie. No i jeszcze jeden ciekawy instrument to jest właśnie Heliospheric Imager. Jest to aparat, który posiada... To są dwie kamery CCD o rozdzielczości 2048 pikseli. Wykonują one zdjęcia jednak w bitingu 2x2. 1024x1024. Nie mają one jakiejś super dokładnej zdolności rozdzielczej, jednakże są zdatne do detekcji komet, których jasność jest wyższa niż plus 14 magnitudo. Takie obiekty odkrywano przez ostatnie kilka lat. No i między innymi wśród nich znalazła się kometa C2012A2 SOHO, która okazała się obiektem powracającym po blisko 8 latach nasze rejony. I jest to również bardzo ciekawy instrument do tego, żeby nowe komety obserwować i odkrywać.
I co ciekawe jeszcze, z racji, że posiada zasięg obserwacyjny na poziomie plus 14 magnitudo, jest to instrument, z racji, że ma również bardzo duże pole widzenia, bo jak w zasadzie tu jest podane, to jest pole widzenia w jednym wymiarze 20 stopni, średnica pola. Więc jeżeli fotografując takie pole gwiezdne, będziemy potrafili zautomatyzować analizę takich danych, jesteśmy w stanie wykryć również inne obiekty. Między innymi ostatnio dokonano detekcji jednej z gwiazd nowych znajdujących się, nie pamiętam, w którym gwiazdozbiorze, ale było to dość znaczące, ciekawe wydarzenie. Zaobserwowano gwiazdę nową na tych zdjęciach. No i w zasadzie te obrazki również dają perspektywy na badanie różnego rodzaju obiektów. Na czym polega analiza danych za pośrednictwem sond kosmicznych? W zasadzie na tej samej zasadzie, co wszelkie inne projekty, które prowadzone są w ramach kampanii edukacyjnych, kampanii naukowych, gdzie dane są udostępniane za pomocą internetu, a nasz komputer jest wykorzystywany jako narzędzie obliczeniowe. Wykonywane obserwacje i dane, które podczas obserwacji są uzyskiwane, przesyłane są na Ziemię. Tam są one gromadzone na serwerach, na które użytkownik zwyczajnego komputera wchodzi i pobiera sobie na swój dysk twardy i pomocą prostego oprogramowania jest w stanie to przeanalizować. Gdy dokona jakiejś ciekawej detekcji, no to wtedy przesyła to z powrotem, jest to zweryfikowane. No i jeżeli uda się cokolwiek ciekawego odkryć, no to wówczas oprócz tego, że zdobywa się wiedzę i doświadczenie, no to wkład własny w rozwój nauki również wnosimy. No a ponadto funkcją, zaletą takich projektów jest również poznawanie nowych ludzi. Początkowo drogą korespondencji, no potem można oczywiście nawiązać kontakt bezpośredni, spotkać się osobiście. Między innymi teraz podczas Festiwalu Nauki w Krakowie mieliśmy okazję spotkać się w 3 osoby, z Rafałem Weszelewskim oraz z Krzysztofem Kilą, którzy również są łowcami komet w Polsce. Rafał jest najmłodszym odkrywcą komety na świecie w historii projektu Sun Grazing Comets. Jako 13-letni miłośnik astronomii znalazł swoją pierwszą kometę. Z kolei Krzysztof Kida w zasadzie jest najszybszym z polskich łowców komet, którym udało się odkryć kometę. W zasadzie po 2 tygodniach od momentu, kiedy przystąpił do projektu, znalazł swój pierwszy obiekt. No i jest to, można powiedzieć, taki element, który chciałbym Państwu właśnie zaprezentować, w związku z tym, że ten projekt jest w zasadzie dla każdego i każdy może wziąć w nim udział. Co prawda początkowo nie mamy gwarancji, że coś odkryjemy, ale oczywiście szanse są bardzo duże. No i na tym bym chciał zakończyć swoją pierwszą część wykładu.